Kopciuch to kocioł na paliwo stałe, poniżej 5. klasy. Nazwa nie jest przypadkowa, bo urządzenie wydziela kłęby dymu. Kopciuchy działają z niską sprawnością. Prawie połowa kupionego opału jest zmarnowana, gdyż nie jest zamieniana na ciepło. Temperatura wody w obiegu ciągle się zmienia, powodując nieprzyjemne skoki temperatury pomieszczenia. W kopciuchu paliwo szybko się spala, co oznacza, że musimy często dokładać opał do pieca. Alternatywne rozwiązanie to kocioł zgazowujący drewno z buforem. Jak to działa? Zasada działania urządzenia polega na zgazowaniu drewna w górnej komorze kotła. Następnie gaz drzewny spalany jest w dolnej, ceramicznej komorze, co pozwala na wypalenie wszystkich substancji palnych. Dzięki temu procesowi osiągamy wysoką efektywność spalania. Stała, wysoka temperatura pracy kotła pozwala na długą i efektywną żywotność urządzenia. Służy temu zawór termoregulacyjny lub ladomat, co zabezpiecza minimalną temperaturę wody powrotnej. Następnie gorąca woda trafia do zbiornika akumulacyjnego, inaczej zwanego buforem ciepła. Stąd zgromadzone ciepło trafia do grzejników, a także w celu podgrzania wody użytkowej. Całkowite wygrzanie bufora powinno zakończyć pracę kotła. Ciepło zgromadzone w buforze zostaje sukcesywnie wykorzystane na cele grzewcze w stałej, zadanej temperaturze. Porównajmy cechy obu urządzeń. Palenie kopciuchem jest nieefektywne kosztowo. Połowa ciepła zamiast ogrzewać dom idzie prosto do komina. Pożar sadzy w kominie to duże ryzyko w przypadku kopciuchów. Konieczność częstego dokładania opału i usuwania brudnego popiołu. Brak stałej temperatury pomieszczeń. Kopciuchy generują smog, który przyczynia się do rozwoju wielu chorób. Prowadzi również do zanieczyszczenia gleb i środowiska. Palenie kopciuchem w większości Polski jest już nielegalne, a niedługo tak będzie wszędzie. A w zamian kocioł zgazowujący drewno z buforem. W porównaniu z kopciuchem możemy zaoszczędzić wydatki na opał nawet o połowę. Wysoka temperatura pracy kotła nie pozwala na osadzanie się w komorze spalania substancji smolistych. Spirala chłodząca chroni kocioł przed przegrzaniem i uszkodzeniem, a termostat spalinowy automatycznie wyłącza wentylator po spaleniu opału. Taka funkcjonalność zapewnia długie i bezawaryjne użytkowanie. Przy dobrze dobranym buforze ciepła palenie w kotle odbywa się raz na 2-3 dni zimą i raz na tydzień latem do ogrzania wody użytkowej. Czyszczenie paleniska wystarczy wykonywać raz na tydzień, a popiół może być ekologicznym nawozem. Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana jest na stałym, komfortowym poziomie. Czyste spalanie już od rozpalenia. Emisja cząstek stałych poniżej 20 mg na metr sześcienny. Czyste powietrze to czyste sumienie i brak kar. Możliwość dofinansowania do 100% wartości inwestycji netto w ramach programów antysmogowych. Wiemy, jak to wszystko zrobić. Zróbmy to razem!